Witam serdecznie po raz kolejny. Ciepły wieczór mamy z temperaturą dochodzącą do 21 stopni i od Opolszczyzny aż po rejon Mazowsza, po Podlasie w tej chwili więcej chmur i miejscami opady deszczu, które jest zasilą przede wszystkim do rzeczy Wisły, to trzeba powiedzieć. Niewykluczone, że niedługo rozwijać się będą także chmury burzowe. Wtedy opadów może być do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy opady pojawią się na naszym wybrzeżu. Noc z temperaturą minimalną od 11 do 14 stopni. Tyle jeśli chodzi o te najbliższe godziny. A co przyniesie nam sobota. Wiatr nie z południa, a z zachodu i temperatura nieco w dół, bo 14, 15, 16 stopni na zachodzie, w części wschodniej 17, 18 i 19 stopni. Opady w Polsce południowo-wschodniej do 10 litrów wody na metr kwadratowy i wzdłuż naszego wybrzeża. I nadal porywisty, nieprzyjemny wiatr. Zostawiamy sobotę, przejdźmy do niedzieli. Wiatr już z północy i arktyczne powietrze zacznie spływać do nas. W niedzielę opady na północnym zachodzie, tylko 14, 15 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek z możliwością przygruntowych przymrozków. W poniedziałek bez deszczu, a na termometrach 14-15 stopni. Proszę jeszcze z nami pozostać, bo to nie koniec ciekawych informacji. Za chwileczkę sport.